Dzień dobry kochani, witam się z wami bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Cieszę się, że jesteście z nami. Zaczynam tego vloga szybciutko w domu, bo już musimy wychodzić. Odezwę się do was już wkrótce. Słuchajcie, dzisiaj zaczynamy świętować moje 35. urodziny. Z tej okazji mamy dzisiaj z Krzyśkiem dzień dla siebie, noc dla siebie, idziemy też do kina. O wszystkim wam dzisiaj opowiem, także ja świętuję już dzisiaj, w sobotę. Urodziny docelowo mam 14 maja, ale wiecie, wypada to po prostu w tygodniu, więc stwierdziliśmy, że ta sobota i niedzielka, w sumie kawałek, należy do nas. Także my już zwarci i gotowi, dlatego tak szybciutko, bo Krzysiek czeka już na mnie na dole. Co mi się uda, to wam postaram się ponagrywać. Nie ukrywam, że to będzie taki czas specjalnie dla nas. A jeszcze wam tylko opowiem, że idziemy do kina na mega film, który bardzo chciałam zobaczyć. No i tak fajnie też się złożyło, że akurat jest grany teraz w kinach. Także witam się z wami bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym vlogu i co? Zapraszam do oglądania. Kochani, kochani, jesteśmy na miejscu. Zobaczcie, mamy wodę, jakie mamy piękne kieliszki, także trzeba będzie dzisiaj wieczorem z tych kieliszków skorzystać. Tutaj mamy owocki i zobaczcie, jak miło mamy bez. Jesteśmy w Białymstoku, nie wyjechaliśmy nigdzie daleko, idziemy zaraz do kina. W dworku, w którym bardzo mamy taki sentyment do tego dworku. Czasem z okazji Restaurant Week tutaj jestem jako ambasador w restauracji. Po prostu wiecie, jakieś tam imprezy, wesela tutaj się niejedne działy, ale zobaczcie, mamy, wynajęliśmy sobie apartament VIP, zaraz wam pokażę, on jest ogromny, ale mamy świeży bez. No jakie to miłe po prostu, świeży bez. I tutaj jest pierwsza część. Wzięliśmy apartament VIP, dlatego że tutaj jest wanna z hydromasażem, na tym nam dzisiaj bardzo zależało. A tutaj zobaczcie, jest sypialnia, jest ogromna, zobaczcie, nie? Ogromna jest, także... My tak, o i zobaczcie, jak to wygląda, tutaj Krzysztof, proszę bardzo, i my tak naprawdę dzisiaj na mega, mega szybko, bo zaraz musimy lecieć do kina, a później mamy spa, mamy zabiegi, więc będziemy sobie korzystać. Także jesteśmy w dworku sobie i tutaj spędzimy dzisiejszy wieczór i dzisiejszą noc i jutro mamy też rano śniadanko. No jakie lustro duże, nie? Lustro duże, no. Fryzurka dobra, zgadza się? Dobra, wszystko się zgadza. Dobra, to lecimy. No, lecimy. I look into your eyes, I see we're out of time. Udało nam się być nawet trochę przed czasem. Słuchajcie, oglądaliśmy ten film, jedynkę, za duży na bajki, no nie? Był w telewizji, bardzo się naszemu Leosiowi podobał. Teraz patrzę, że dwójka jest w kinie. I słuchajcie, mamy jeszcze... Gniazdo pająka. No nie, my na gniazdo pająka dzisiaj, nie? O, proszę, na co my dzisiaj idziemy. Buzia, ale się cieszę. Podobna. No właśnie nie, buzia dla mnie niepodobna. No wiesz, ta cała charakteryzacja może tak, ale buźka taka... No, ale słuchajcie, tak się cieszę, że akurat nam się udało dzisiaj i o tej godzinie, super. Moi drodzy, my już wróciliśmy po filmie. Nie wiem, czy jutro może wam opowiem, jak tam nasze wrażenia, ale tak jak mówię, my wszystko dzisiaj na szybko, więc szybko wskakuję w strój, zakładamy szlafroki i idziemy sobie do strefy wellness, troszeczkę poleżymy w jacuzzi, pójdziemy na saunę, a później już umówiłam nam masaż we dwoje i zdecydowaliśmy się na, słuchajcie, masaż gorącą świecą z olejkami, w ogóle będzie mega klimat. Mam nadzieję, więc już też nie możemy się doczekać, więc szybciutko się przebieramy i lecimy do spa i na masaż. And the laughter, how could we fall?
dzień dobry kochani, kolejnego dnia. My już jesteśmy po śniadaniu, wyspani. Po śniadanku, Boże, co to za skarpetki tutaj leżą, trzeba schować. Już jesteśmy spakowani, zjedliśmy śniadanko, no i wracamy. Wracamy, słuchajcie, do dzieciaków, wracamy do domku i pokażę wam w ogóle, jaki prezent dostałam od Krzyśka. No, to jest jeden z wielu, bo ten cały nasz pobyt to też, słuchajcie, niesamowity czas dla nas we dwoje. I powiem wam, że bardzo tego potrzebowaliśmy, takiego czasu spędzonego razem, tylko we dwoje. I pokażę wam w domu, co dostałam od Krzyśka. No zrobił mi taką mega niespodziankę i śmiał się, bo wnosił ten prezent wczoraj, jak sobie siedzieliśmy wieczorkiem i pan z recepcji tak na niego patrzył. Wszystko wam pokażę w domu, bardzo, 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 bardzo się cieszę. Bardzo mnie zaskoczył, także jak już zajedziemy, ogarniemy się, to wam pokażę. Także my się zwijamy do domu. No i zobaczcie, zobaczcie, kochani, co ja tutaj dostałam. Tak, te miseczki z Pepko, znaczy takie talerzyki na przekąski, swoją drogą bardzo fajne są. Ale zobaczcie, zobaczcie, co ja tutaj dostałam. Tak, to jest mój prezent. No powiem wam, że bardzo byłam zaskoczona. Ja gdzieś tam od jakiegoś czasu wspominałam o airfryerze, gdzieś tam też bardzo go chciałam. Ale wiecie, to nie było tak, że musiałam go mieć na już, na teraz. No ale zobaczcie, jaka niespodzianka. Także jeżeli macie airfryera, ja chyba już jestem naprawdę ostatnia. Wydaje mi się, że większość osób już ma i bardzo sobie chwali. W ogóle airfryer zdobywa super opinie. No i Krzysiek się zdecydował na tego. Mówi, że robił jakiś research i zastanawiał się między tym, tak, a Philipsem. No, ale wybrał Tefal. Więc jak macie, to dajcie znać, co robicie, co przyrządzacie, co polecacie zrobić. No ma być to taki fajny ułatwiacz. Zobaczymy, zobaczymy. Thermomix sprawdza się nam rewelacyjnie. Jeżeli chodzi o naszego multicookera, to tak powiem wam szczerze, jak mam być z wami szczera, nieczęsto go używamy. Gdzieś tam sobie stoi i za każdym razem mówimy sobie, że ojeju, dobra, dobra, musimy go wyjąć, coś tam w nim poprzygotowywać, pogotować. Natomiast właśnie multicooker u nas tak nie za często. Thermomix jest naprawdę non-stop w ruchu, więc mam nadzieję, że airfryer też się fajnie u nas sprawdzi. Także pokazuję wam, bo bardzo, bardzo się cieszę. Krzysiek chce już go otworzyć i pewnie na dniach będziemy go sobie testować. Ja, kochani, właśnie wypakowuję swoje kosmetyki. Pokażę wam, co brałam ze sobą. Ja kocham pielęgnację bardziej niż kolorówkę. Mam różne zestawy, różne produkty, ale pokażę wam to, co ze sobą zabrałam. Wiecie, że uwielbiam kremy, sera, po prostu wszystkie rzeczy od Pariens. Uwielbiam i nie tylko ja jedna. Moja mama też używa, ostatnio też zawiozłam krem Karinie i też bardzo przypadł jej do gustu. Także produkty od Pariens są rewelacyjne i tutaj mam bardzo głęboko nawilżający krem na noc. Jest po prostu świetny, także wzięłam ten krem, wzięłam coś, co już wam pokazywałam i wam polecałam. To jest ten taki tonik, hydrolat z róży, ja mówię na to tonik, mgiełka do każdego typu cery z Liren. Uwielbiam ten produkt, przepięknie pachnie, ja bardzo lubię w ogóle to takie uczucie, wiecie, spsikania sobie buzi i naprawdę czuję się taka nawilżona, nawodniona, w sensie moja skóra, myślę, że to czuję tak samo jak ja to czuję. Kocham ten produkt, ale jest mało wydajny, niemniej jednak już się nie mogę doczekać, aż kupię sobie kolejne opakowanie, bo jest świetny. Słuchajcie, tak, Rexona antyperspirant, rzecz jasna, od lat. Od lat i nie będę zamieniać na nic innego, absolutnie nie. Garnier płyn micelarny nie ma sobie równych moim zdaniem i jest dla mnie najlepszy. Ja nie cierpię, wiecie, olejków do zmywania, do makijażu, jakichś tam kremów, uwielbiam po prostu płyn micelarny z Garniera. I teraz testuję sobie tę piankę, też wam pokazywałam, to jest taka nowość u mnie, jest ok, ładnie, delikatnie pachnie, oczyszcza, robi to, co ma robić i naprawdę powiem wam, że jestem z niej całkiem zadowolona. No i ten krem to jest hit. I po prostu jak będę teraz w Hebe, to muszę sobie kupić
zapas, muszę sobie po prostu zrobić zapas. Uwielbiam, pasuje mi tutaj wszystko, jeżeli chodzi o ten krem, znakomi, awokado, konsystencja, zapach, nawilżenie, to jak pięknie on, słuchajcie, się wtapia w moją skórę pod oczami, także koniecznie tutaj będę musiała sobie zrobić zapas tego produktu. Też Wam wspominałam, że jest to taki ala zamiennik, słuchajcie, tego kremu awokado Skillsa. A, pasta do zębów. Bardzo fajne są te pasty, też Wam kiedyś miałam zdać relację, jak się u mnie sprawdzają. Mam w mniejszej pojemności, mam w większej, to jest akurat matcha, o smaku matchy, zielonej matchy. I tak, co jeszcze wziąłem? To szczoteczka do zębów, słuchajcie, płatki kosmetyczne. A jeżeli chodzi o perfumy, to u mnie królowała, ostatnio w ogóle króluje znowu La Belle od Jean Paul Gaultier, La Belle Intense, przepiękny zapach, i wzięłam sobie jeszcze Libre. Krzysiek bardzo lubi Libre i ja też lubię mieszać zapachy, to też Wam często o tym mówię, więc tak. Taka tutaj moja kosmetyczka, co to jeszcze, szczotka do zębów, tak jak Wam mówiłam, płatki kosmetyczne, to wszystko. Piękna pogoda, była w ogóle wczoraj też, było ładnie, dzisiaj też jest ładnie, ale teraz naprawdę zrobiło się cieplutko, więc dzieciaki tutaj sobie grają w piłkę, Nelcia w sumie coś robi w piaskownicy, a ja wypiję z mamą kawkę i zaraz sobie siędziemy przy oczku, trochę się może poopalamy, bo założyłam bluzę, ale zrobiło się naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie na leżaczkach przy naszym oczku wodnym, jest patelnia, jest cieplutko, więc będziemy korzystać ze słonka, trochę się poopalamy, wypijemy kawkę. Zaraz jeszcze pójdę z Nelcią robić babki z piasku. Kto robił babki z piasku? No, także zaraz będziemy też robić babki z piasku. Zobaczcie, jak pięknie nasz namiot już tutaj wygląda. Patrzę właśnie, Leo tak cały czas naklejki, karty piłkarskie, to jest totalnie jego zajawka. A ja jeszcze tak, słuchajcie, korzystając z okazji, to powiem Wam, że zrobiłam mega zamówienie w Sinsay, więc niedługo będzie ogromny haul Sinsay. Dział taki home, dział ogrodowy, więc na pewno Wam pokażę. Dzień dobry, moje kochanie. Dzisiaj będziemy robić frytki pyszne. Tak, pokaż tutaj, co tutaj mamy. A tutaj frytki. Tak, tutaj mamy pyszne frytki. Mama jest na ogrodzie, przy oczku. Tak, a my ale tutaj z Nelą... nową pluszaczkę, biedronkę. Pluszaczka, biedronkę Nela dostała i arbuza. No i słuchajcie. Tak jest. My tutaj mamy już pokrojone frytki. No. One były moczone, teraz a jak poszłam spać, to tata mi mówi, że mogę pomóc. Dokładnie, no pewnie, że tak, trzeba pomagać. Tak jest. Słuchajcie, my tutaj będziemy teraz naszą nową frytkownicę testować po raz pierwszy. No i na pierwszy ogień idą frytki, więc już Wam pokazuję. No i mamy, tak się prezentuje. No ładnie, ładnie, naprawdę to pięknie to wygląda. No ale najważniejsze, żeby było wszystko ładnie, smacznie, więc zaraz to będziemy, o, coś zrobiłem, nie wiem co, ale zaraz to zrobię, wrzucamy frytki, no i co, i robimy, i zaraz będziemy testować. Tak się prezentują nasze frytasy, co nie? Tak. Piękne, dobra, zamykamy, spróbujesz, Nel? O, pięknie, od razu tutaj na ekranie coś wyskoczyło, dobra. No i co? I tutaj będziemy próbować. Czekaj, Nelciu. Może tata spróbuje pierwszy. I ciach. Dobra. No i zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy wyjdzie smaczne. 30 minut, z tego co pamiętam, to w połowie czasu, po 15 minutach, trzeba przerzucić. Ale czekajcie, z tymi 30 minutami to jest za dużo. Zmniejszymy na 20 parę, zaraz zobaczę dokładnie w instrukcji ile. I już, jeszcze nie, teraz nie. I czekamy. Dobra, 22 minuty miałem ustawione. Zrobiło się, mam nadzieję, że już jest gotowe. Jeżeli nie, no to jeszcze troszeczkę wydłużymy. Wow. No powiem Wam, że wyglądają świetnie. Niektóre są lekko przypieczone z góry. Teraz zobaczymy te pod spodem, ale wyglądają mega. Zaraz będziemy próbować.